Witam Cię w kolejnym filmie Fizyki od Podstaw. Porozmawiamy dzisiaj o równowadze sił i specyfice ruchu ciała, kiedy zachodzi pierwsza zasada dynamiki Newtona. Zanim jednak zobaczycie film, wszystkich, którzy nie śledzą mojego kanału, prosiłbym o obejrzenie dwóch filmów: pierwszy o sile, a drugi o sile wypadkowej, do których gdzieś tutaj podałem odpowiedni odnośnik. Filmy te pomogą Wam wejść w dział dynamiki. A ja przy okazji nie będę musiał opowiadać ponownie tego samego. Musicie mi jednak wybaczyć ich jakość, ponieważ filmy te są jednymi z pierwszych na moim kanale, dlatego też są jeszcze bardziej amatorskie niż te nagrywane w tym momencie. Z informacji tam zgromadzonych powinniście wiedzieć, czym jest siła, oraz czym siła wypadkowa i jak się ją wyznacza. Jeśli ktoś już wie, co znaczy, że siły się równoważą, to plus dla niego. Zajmijmy się teraz pierwszą zasadą dynamiki Newtona i odpowiedzmy na pytanie, co powoduje, że ciało stoi lub porusza się w identyczny dla obserwatora sposób. Po lewej widzimy kupę kamieni ułożonych przez człowieka lub obcą cywilizację. Stoi sobie ona tak na Ziemi od setek lat, więc myślę, że z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że ona się nie porusza. Na głazy te na pewno musi działać siła jak na każdy inny przedmiot na Ziemi, czyli siła grawitacji pionowo w dół. Skoro kamienie nie zapadły się w Ziemi, to Ziemia, na której stoją, musi też działać jakąś siłą na te kamienie, ale siła ta musi być zwrócona przeciwnie do siły grawitacji. Siły te są prawdopodobnie w równowadze, ponieważ gdyby nie były, to pojawiłaby się siła wypadkowa, a ta spowodowałaby ruch kamieni. To siłę o przeciwnym zwrocie do siły grawitacji nazywamy siłą sprężystości podłoża. Występuje ona wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś kontaktem dwóch ciał. Dzięki równowadze sił, kamienie te nie przeniosły swojego zakwaterowania przez setki lat. Co innego dzieje się w kosmosie, w którym siły grawitacji nie ma lub jest na tyle mała, że można ją pominąć. Jeśli nadamy prędkość sondzie kosmicznej poprzez silniki odrzutowe, lub na przykład poprzez tak zwaną asystę grawitacyjną, to po pewnym czasie, gdy ta sonda opuści już pobliże naszej planety, będzie poruszała się ze stałą prędkością przez bardzo długi czas, aż ponownie zacznie oddziaływać na nią jakaś siła, która spowoduje zmianę jej prędkości. Może to być na przykład pole grawitacyjne innej planety. Często w grach czy filmach możemy zobaczyć, że gdy jakiś statek kosmiczny leci w przestrzeni kosmicznej, to jego silniki są cały czas włączone. W rzeczywistym świecie, nietworzonym na potrzeby Hollywood, taka sytuacja nie może mieć miejsca, ponieważ każde włączenie silnika powoduje wzrost prędkości ciała. Gdy silnik rakiety umieszczonej w przestrzeni kosmicznej jest wyłączony, to rakieta nie zwalnia i porusza się cały czas z taką samą prędkością. Czyli możemy powiedzieć, że ona porusza się cały czas ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Silniki w rakiecie potrzebne są więc po to, by ją rozpędzać lub hamować albo korygować jej torolotu. Myślę, że taką równowagę sił można zaobserwować też w bardziej przyziemnych zjawiskach, jak na przykład pływanie rybek akwariowych albo w skokach spadochronowych. Dla skoków spadochronowych siła oporu powietrza jest w równowadze z siłą grawitacji i ciało spada ze stałą prędkością. W przypadku rybek akwariowych siła wyporu jest w równowadze z siłą grawitacji i dlatego też ryba pływa na jednej głębokości. Nic tej ryby nie wynurza ani nie powoduje tego, że ryba idzie na dno. Nawet zjawiska atmosferyczne rządzą się prawami równowagi sił. Krople deszczu spadając z nieba uzyskują pewną prędkość graniczną, czyli prędkość maksymalną, z którą mogą lecieć w dół. Jest to związane właśnie z równowagą siły oporu powietrza i siły grawitacji działającą na krople. To właśnie dlatego spadająca kropla deszczu nigdy nie zabije człowieka, ponieważ jej prędkość przy ziemi nie zależy od wysokości z jakiej spada, a zależy wyłącznie od masy kropli. Te wszystkie sytuacje, o których powiedziałem, można spróbować podsumować w jakiś sensowny sposób. Powiedziałem, że gdy siły są w równowadze, to ciało może znajdować się cały czas w jednym miejscu, tak jak Stonehenge, ale też może poruszać się ze stałą prędkością, tak jak skoczek spadochronowy. Regułka, którą prawdopodobnie będzie wymagał wasz nauczyciel, zapisałem tutaj w filmie. Gdy na ciało nie działa żadna siła, lub siły działające są w równowadze to wypadkowa siła wynosi zero. Jeśli ciało nie poruszało się, to nadal stoi w miejscu. Jeśli ciało się poruszało, to nadal będzie poruszać się w identyczny sposób ze stałą prędkością. Spróbujmy teraz zasymulować pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Zobaczmy, czy faktycznie jej stwierdzenia są poprawne. Na równi położyłem niebieski klocek. Symulacja jest w tej chwili zatrzymana. Klockowi nadałem pewną prędkość początkową. Załóżmy, że siły działające na klocek są w równowadze, a przynajmniej postarałem się tak wykonać całą symulację, by one w równowadze były. Po rozpoczęciu symulacji klocek zjeżdża z równi ze stałą prędkością. Wstrzymam teraz symulację i pokażę Wam, że gdy z ciała zdejmę tą prędkość, to przy dalszej równowadze sił tej prędkości już to ciało nie odzyska. W takim razie zabieram z klocka prędkość. Gdy symulację uruchomię, to zauważam, że faktycznie klocek nie porusza się. Wygląda więc na to, że jeżeli siły są w równowadze, to w zależności jakie były parametry początkowe ciała, czy to ciało się poruszało, czy stało w miejscu, to takie też te parametry pozostaną przez cały okres trwania pomiaru. Jak myślicie, co się stanie z klockiem, gdy działające na niego siły w równowadze nie będą? Dodam, że siła tarcia jest większa i ma przeciwny zwrot niż prędkość klocka. Co się dzieje? Klocek zwalnia, a gdy zatrzyma się, to działające równolegle do kierunku siły znikają. Jest to najczęściej występujące zjawisko w przyrodzie, odpowiadające za to, że wszystkie ciała dążą do pozostawania w bezruchu lub jak kto woli do uzyskiwania najniższych stanów energetycznych. O nierównowadze i zasadzie z tym związanej opowiem w kolejnych filmach. Kolejny przykład pokazuje toczącą się kulkę. Ponieważ na kulkę nie działają żadne siły, które mogłyby ją rozpędzić lub zatrzymać, to ruch odbywa się ze stałą prędkością. Tutaj zaś mamy kulkę na sznurku działają na nią dwie siły siła grawitacji i siła naciągu nitki. Gdy jedna z nich zniknie, to kulka zacznie poruszać się, ponieważ nie ma już co zrównoważyć drugiej siły. W tym momencie się na chwilę zatrzymam, by rozszerzyć waszą wiedzę na temat otaczających nas zjawisk. Może będziecie mogli zabłysnąć nią w szkole lub na jakiejś innej imprezie, bo ja wiem, zlocie ludzi normalnych inaczej? Ogólnie, gdy dojdzie do kondensacji pary, i kropla uzyska odpowiednią wielkość, a tym samym odpowiednią masę, to zacznie ona spadać z nieba. W początkowym ruchu takiej kropli porusza się ona ruchem przyspieszonym, ponieważ siła oporu powietrza jest bardzo mała w stosunku do siły grawitacji. Pojawia się więc siła wypadkowa, a wraz z nią przyspieszenie. To, jak wiemy z poprzednich moich filmów, powoduje ruch przyspieszony kropli. W ruchu takim prędkość wzrasta. Przez to, że siła oporu powietrza jest silnie związana z prędkością ciała, to opór powietrza narasta w każdej chwili lotu kropli, aż do momentu wyrównania swojej wartości z siłą grawitacji. Od tego momentu, jak już powinniście wiedzieć po dzisiejszych zajęciach, kropla porusza się ruchem jednostajnym o stałej prędkości ruchu. W ten sposób osiągnęło ona pewną prędkość graniczną, której nie możesz przekroczyć, ponieważ, aby to zrobić, musiałaby zwiększyć siłę ciągnącą ją w dół, czyli siłę grawitacji. A ta, jak wiemy, zależy od masy kropli. Z tego więc wynika inny wniosek. Krople, które mają większą masę, muszą spadać z większą prędkością maksymalną, niż te, których masa jest mniejsza. Podsumujemy teraz zdobytą wiedzę w oparciu o równię pochyłą. Jeśli na równi siła spychająca klocek będzie zrównoważona z siłą tarcia, to klocek będzie stał albo zjeżdżał ze stałą prędkością. Jego zachowanie będzie zależało wyłącznie od prędkości początkowej. Jeśli ten klocek taką prędkość posiadał, to będzie nadal poruszał się z taką samą prędkością. Jeśli prędkości nie posiadał, to będzie spoczywał w tym samym miejscu. Drugi przykład to koło. Jeśli na koło nie działa żadna siła, która mogłaby spowodować zmianę jego prędkości, to koło będzie poruszało się ze stałą prędkością, o ile ją miało pierwotnie. Jeśli prędkości nie miało, to koło będzie pozostawało nadal w spoczynku. Wystarczy w takim razie zapamiętać, że zawsze, gdy siły są w równowadze lub tych sił jest brak, to spełniona jest pierwsza zasada dynamiki Newtona. Ważne jest też to, że gdy siły nie są w równowadze, to pierwsza zasada dynamiki spełniona nie jest. Co jeszcze? W zadaniach musicie więc wiedzieć, czy siły są w równowadze, bo gdy są, to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym, a wtedy oczywiście korzystamy ze wszystkich informacji dla ruchu jednostajnego, jakie zdobyliśmy w poprzednich odcinkach. Gdy siły w równowadze nie są, to ciało będzie poruszało się w inny sposób, ale o tym opowiem już w kolejnych odcinkach. Wprowadźmy jeszcze pojęcie bezwładności ciała. To niechęć ciała do zmiany swojego stanu. Ciało, które spoczywa, nie będzie chciało ruszyć z miejsca, póki nie podziałamy na niego jakąś siłą. Ciało też nie będzie chciało zatrzymać się aż do momentu pojawienia się siły na niego działającej. W podanych przykładach samochód nie ruszy z miejsca, póki nie zadziała siła silnika, a asteroida nie zatrzyma się w kosmosie, póki nie spotka na swojej drodze siły hamującej. Siła hamująca może być tak duża, że asteroida wpadając w atmosferę ziemską zaczyna spalać się, zostawiając za sobą smugę ognia i dymu. Spowodowane jest to olbrzymią siłą tarcia między asteroidą a cząsteczkami powietrza. Taka sama siła tarcia będzie działała na rakiety wchodzące w ziemską atmosferę, dlatego też, aby rakieta nie uległa spaleniu, wyposaża się ją w specjalne osłony termiczne zbudowane z materiałów, które mają piekielnie niskie przewodnictwo termiczne. Bezwładność zależy też od masy ciała. Można powiedzieć, że o wiele trudniej będzie zatrzymać na swoich barkach Ziemię, niż piłkę futbolową. Aby łatwiej Wam było to sobie wyobrazić, wykonałem symulację, w której w przedmioty o różnych masach będę uciskał piłką futbolową. Ciało, którego masa była najmniejsza, zostało przez tą piłkę odepchnięte najmocniej. Ciało, którego masa jest duża, ledwo co ruszyło z miejsca. Duża masa ciała powoduje dużą bezwładność i musi być uwzględniana w transporcie ciężkich ładunków, które powinny być zabezpieczone przed możliwością przesuwania się. W ciężarówkach ładunek jest więc przyczepiany taśmami, a w cysternach, gdzie przewozi się różnego rodzaju płyny, stosuje się specjalne komory, które uniemożliwiają bezwładny ruch płynu przez cały zbiornik. Gdybyśmy ładunku nie zabezpieczyli, to ten na pierwszym lepszym zakręcie mógłby polecieć w kierunku wcześniejszej jazdy pojazdu, a w przypadku gwałtownego hamowania mógłby uderzyć o naczepę pojazdu. Z tego też względu, jeżdżąc w samochodzie z rodziną, powinniśmy zabezpieczyć wszelkie ciężkie przedmioty leżące luzem, ponieważ w razie hamowania lub wypadku mogłyby one spowodować dodatkowe obrażenia wśród pasażerów i kierowcy. Z drugiej strony, duża bezwładność pomaga w życiu codziennym, np. w momencie, gdy wbijamy gwoździe albo gdy chcemy wypchnąć zakopany pojazd. Wtedy kierowca może ruszać raz do przodu, a raz do tyłu, by wykorzystać bezwładność ciała i wybrnąć z opresji. Bezwładność ciał wykorzystuje się także w pewnych technikach wyburzania budynku albo w młotach pneumatycznych. Wy pewnie nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi, natomiast wasi rodzice doskonale pewnie pamiętają podróż z starym PKS-em, gdzie kierowca rozpędzał swój autobus do pewnej maksymalnej prędkości i później zrzucał bieg. W ten sposób autobus toczył się przez bardzo długi czas ruchem jednostajnie opóźnionym. Duża masa autobusu, a przez to duża bezwładność ciała umożliwiała dość długą jazdę w ten sposób pomimo mało aerodynamicznego kształtu samochodu Inne sposoby ukazania bezwładności ciała i tego, że bezwładność zależy od masy ciała jest doświadczenie z monetą i kartką papieru Gdy kartkę papieru pociągniemy bardzo szybko to moneta dzięki swojej bezwładności pozostanie w miejscu Im masa monety będzie mniejsza tym trudniej będzie wykonać tego typu eksperyment na koniec dość proste zadanie. Na ciało działają dwie siły: siła f1 o wartości 5 N i siła f2 o wartości 3 N. Jaką wartość i jaki zwrot musi mieć dodatkowa siła f3 działająca na to ciało, aby jego ruch był jednostajnym, prostoliniowym? Oczywiście, aby ruch był jednostajny, musi być spełniona pierwsza zasada dynamiki Newtona. A ta mówi, że siły muszą być w równowadze. Z tego też wynika, że do ciała należy doczepić jeszcze jeden wektor siły skierowany poziomo i posiadający zwrot siły f2. Wtedy wypadkowa sił będzie równa zero, a co za tym idzie, siły będą w równowadze. Wygląda więc na to, że siła f3 musi mieć wartość 2 newtonów. Na dzisiaj to już wszystko. Po zajęciach powinniście umieć sformułować pierwszą zasadę dynamiki i powiedzieć, co się dzieje z ciałem, gdy pierwsza zasada dynamiki spełniona nie jest. Powinniście umieć podać też przykłady zjawisk, które można tłumaczyć siłą bezwładności i można stwierdzić, że bezwładność ciała jest związana z jego masą. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Czekam na Wasze łapki i subskrypcje. Cześć!